Witajcie, witajcie. Przychodzę z takim króciutkim odcinkiem. Dzisiaj e, przychód za sprzedaż to jest, widzicie, teraz czwartek. 1127 zł przychodu i udało się wysłać 57 przesyłek. E, nic ciekawego, znaczy nie mam za bardzo nic do powiedzenia. Znaczy do powiedzenia, nic nie przygotowałem, ponieważ e, ostatnie 3 dni były dla mnie dość ciężkie. W związku z tym, że postanowiłem sobie na własne życzenie chirurgicznie usunąć ósemkę. Przychód przekroczył 98 tysięcy zł. No i e, przez 3 dni, czyli w piątek o 10 miałem zabieg. Ósemki nie było widać. E, musieli mi, wiecie, no ro, niby mówi że się, że niektórzy niektórzy ósemki to mają usunięte i nie ma praktycznie żadnego problemu, a moja ósemka była po prostu była w dziąśle. Praktycznie wystawało tylko kawałeczek. I oczywiście postanowiłem sobie te zęby uporządkować, więc postanowiłem sobie, że te dwie ósemki sobie usunę takie, które są wewnątrz zębów, tylko troszkę się pojawiają. Jakieś tam skrawki ich widać. No ale zdjęcie rentgenowskie przedstawiało, że to tam się będzie psuło i że kiedyś będą z tym problemy, dlatego postanowiłem być w ofensywie. Tak jak zwykle, postanawiam, no i postanowiłem sobie tego zęba wyrwać. No i nacięli, yy, wyrwali, nie szło wyrwać, zęba przepiłowali na pół i w końcu go usunęli. Jakieś tam krwotoki jeszcze były i pierdoły było, w piątek było 30 ileś stopni, kre, ta krew w ogóle nie krzepnęła. Dzisiaj mamy poniedziałek, 21.00, a ja na lekach przeciwbólowych na receptę siedzę i zdycham. Dosłownie piątek sobota niedziela umierałem. Dzisiaj rano było trochę lepiej chwilę, popakowałem paczki, ale po prostu umieram. No i to wszystko na własne życzenie. No ale jest zszyte i miejmy nadzieję, że się lada chwila już zagoi. Co prawda zagoić się zagoi, tylko że 4 września mam do usunięcia drugą ósemkę, także... No, chodzi głównie o to, że po prostu yy, bardzo ciężko mi się mówi i po prostu zdycham i nic się nie dzieje. O, w ten sposób. Znaczy nic się nie dzieje. Dzieje się coś, ale o tym opowiem już, myślę, że jutro będę miał siłę, zbiorę się, wezmę sobie tapsy i od razu nagram, ponieważ kupiłem, jak wiecie, pracuję nad tym, żeby zatrudnić pracownika. No a pracownik potrzebuje warunków, czyli potrzebuje kibelka, czyli potrzebuje przestrzeni, czyli no bo gdzie tego pracownika wsadzić? No i tak się złożyło, że kupiłem pawilon handlowy. Yy, tak, całość już sfinalizowana jest, no ale o tym zrobię całkowicie o osobny odcinek jutro. Akurat przekroczę 100 tysięcy złotych przychodu jutro, także będzie idealny. No, głównie chodzi o to, że to się fajnie złoży. No bo to będzie kolejny krok. Nie minął jeszcze rok, a ja już kupuję yy, niewielki lokal, znaczy lokal. No mówię, no, opowiem o tym kupuję już coś, żeby już się dalej rozwinąć, żeby był pracownik, żeby było miejsce. No, mówię, coś fajnego się dzieje. Także wy opowiadajcie dzisiaj co u was, bo ja za dużo do powiedzenia nie mam.